Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj chciałbym Państwa zaprosić na ewangelizację, która 6 grudnia 2018 roku, to znaczy w czwartek, o godzinie 18 zacznie się w Ostrzeszowie. Będzie ona w Dworku 1885. Jest to hotel i restauracja przy ulicy Kaliskiej 7 w Ostrzeszowie. I spotkanie ewangelizacyjne będzie w sali klubowej. Tytuł ewangelizacji: Zaufaj Jezusowi. Jest to temat, który bardzo leży nam na sercu, żeby Państwu przedstawić, aby zaufali Państwo Jezusowi. Zaufaj Jezusowi. Jest to skierowane bezpośrednio do Ciebie. Czy gdybyś dzisiaj umarł, to czy wiesz z całkowitą i zupełną pewnością, gdzie znalazłbyś się po śmierci Twojego ciała? W niebie czy w piekle? Śmierć ciała nie narusza życia duszy. Postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Twój problem polega na tym, że Bóg jest święty, ale Ty nie jesteś święty. Bóg jest sprawiedliwy, ale Ty nie jesteś sprawiedliwy. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Lecz równocześnie do nieba nie wejdzie nic nieczystego. Nie wejdzie do niego nic nieczystego ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Życia Baranka. W Księdze Życia Baranka znajduje się każdy, kto zaufał Jezusowi. Zaufaj Jezusowi, a Twoje imię będzie w Księdze Życia Baranka. W czasie sądu ostatecznego przed wielkim białym tronem staną umarli, wielcy i mali. Następnie księgi zostaną otwarte oraz inna księga, księga życia, zostanie otwarta. I osądzeni zostaną umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami napisane jest w księgach. I wyda morze umarłych, którzy w nim są. Również śmierć i piekło wyda umarłych, którzy w nich są i będą osądzeni. Każdy według uczynków swoich i śmierć i piekło zostaną umieszczone w jeziorze ognistym. To jezioro ogniste to druga śmierć. Jeżeli ktoś nie będzie w chwili sądu zapisany w Księdze Życia, zostanie wrzucony do jeziora ognistego. Czy Ty jesteś zapisany w Księdze Życia Baranka? Przez to, że urodziłeś się w słabym ludzkim ciele, czeka Cię śmierć ciała. To śmierć pierwsza. Śmierć ciała od drugiej śmierci różni się tak bardzo, jak bardzo życie doczesne różni się od wiecznego życia w niebie wraz z Bogiem. Każdy, kto zaufał Jezusowi, będzie wraz z Jezusem w chwale nieba, w niekończącej się radości i szczęściu, jakiego dziś na ziemi nawet nie umiemy sobie wyobrazić. To jest nowe życie, życie wieczne z Jezusem. Każdy, kto stanie na sądzie Boga i nie będzie zapisany w Księdze Życia Baranka, ten będzie na zawsze, przez wieki wieczne, cierpiał w jeziorze ognistym, zanurzony w ogniu cierpienia. Ciągłego cierpienia, jakiego dziś na ziemi nawet nie umiemy sobie wyobrazić. To jest jezioro ognia, druga śmierć. Nie musisz iść do jeziora ognia, drugiej śmierci, choć w pełni i sprawiedliwie na to zasłużyłeś przez Twoje grzechy. Pan Jezus jest drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Boga, jak tylko przez Pana Jezusa. Zaufaj Jezusowi, a On stanie się Twoją drogą, którą trafisz do Boga. On stanie się Twoją prawdą, dzięki której będziesz żyć. I On stanie się Twoim życiem. To się stanie, jeśli zaufasz Jezusowi. Pan Jezus zapewnia nas, że kto słucha słowa Pana Jezusa i wierzy temu, który go posłał, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem,
lecz przeszedł ze śmierci do życia. Zaufaj Jezusowi, słuchając słów Jezusa i wierząc temu, który go posłał, a staniesz się posiadaczem życia wiecznego i nie będziesz nawet obecny na tym strasznym sądzie, choć zasłużyłeś. Bo cały sąd wziął na siebie Pan Jezus, gdy umarł na krzyżu za ciebie, stając się grzechem. Sąd i kara cię ominie, jeśli zaufasz Jezusowi. Bóg jest dobry i przebacza. Kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. I dlatego, jeśli ufamy Jezusowi, wiemy, że mamy życie wieczne. Nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Tylko Pan Jezus Chrystus ma moc i chęć, aby każdego, kto do Niego przychodzi z wyznaniem grzechów, zbawić. Bo Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Zaufaj Jezusowi teraz. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jedynego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Zaufaj Jezusowi, a nie zginiesz w ogniu i będziesz żyć wiecznie. Tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Co masz czynić, abyś był zbawiony? Pan Jezus Chrystus, jedyny bez grzechu, wziął na siebie Twoje grzechy, umarł na drzewie krzyża zamiast Ciebie. Możesz skorzystać z tego doskonałego dzieła Pana Jezusa. Jak? Uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Dzieje apostolskie 16:31 mówią o tym. 6 grudnia 2018 roku, czyli w czwartek, o godzinie 18:00 zapraszamy na spotkanie ewangelizacyjne z wykładem biblijnym pod tytułem Zaufaj Jezusowi. Miejsce spotkania? Dworek 1885, ulica Kaliska 7/9, Ostrzeszów, sala klubowa. Jeśli chcesz rozpocząć korespondencyjny kurs biblijny lub otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz, wyślij SMS-a lub zadzwoń. Czytaj.biblię, tak zwana małpa, onet.pl. Telefon 791 214 963. Adres Czytaj Biblię, skrytka 31 63 500 Ostrzeszów. Zapraszamy na nasz kanał na YouTubie Czytaj Biblię Ostrzeszów.